Przeszliśmy się ostatnio po mieście. Tak od sobie w celu dotlenienia. Do tej pory czujemy efekt tej przechadzki. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Jest uosobieniem wierności i oddania. Jednak pies to także problemy. Któż z nas nie boi się groźnie wyglądającego czworonoga bez kagańca lub nie wdepnął kiedyś w psią kupę? Widzę, że piesek ma założony kaganiec. Co pan sądzi o przepisie, który nakazuje nosić psom kaganiec? No jestem za. Za, żeby po prostu krzywdę nie robił innym psom, ludziom. Jeżeli ktoś uważa, że pies jest groźny, no to zakładam mu kaganiec. Ja akurat chodzę teraz po pustych terenach i akurat kaganiec jest mu kompletnie niepotrzebny. To jest słuszna decyzja, no bo może po prostu krzywdę zrobić, bo żeby być niebezpieczny na otoczenia, no. Chcemy wejść do Europy, a więc musimy dostosować wszelkie przepisy do norm europejskich. Czy wzorem krajów bardziej cywilizowanych niż nasz, także w Polsce trzeba będzie sprzątać na ulicy po swoim pupilu? Tego nie wiemy, ale spytaliśmy, co sądzą na ten temat właściciele czworonogów. Jestem za tym. Ale sądzi pani, że byłoby to przestrzegane? No raczej nie, to zależy od człowieka, zależy od ludzi, no. Albo się wydziela parki, czy miejsca w parkach, w których wolno psom ganiać bez smyczy się załatwiać i innych, których wolno psom chodzić tylko na smyczy i tam się bawią dzieci na rowerkach, albo trzeba sprzątać. Uważam, że to ładne. Szczególnie w Łodzi potrzebne. Chyba jest bez sensu sprzątać to, bo to i tak gdzieś tam w ziemię pójdzie, nie? Natomiast z chodnika, czemu nie? Czyli ewentualnie byłby pan skłonny? Nie. Jest to na pewno spory problem. Psie nieczystości można spotkać niemalże wszędzie. Prawie każdy z nas chociaż raz w życiu miał do czynienia z taką sytuacją. Co pan sądzi na temat przepisu, który obowiązuje w Europie Zachodniej, aby właściciel usuwał nieczystości za swoim psiakiem, latał za nim z miotełką? To się nie przyjęło, bo to w Polsce te brudasy same są tam. No tak jest, wszyscy od młodości nauczeni, że się nie sprząta, już się nie nauczy. To jest obłęd, jest za dużo psów, jest za dużo. Jak widzimy, temat ten wywołuje spore emocje. Łodzianie deklarują chęć sprzątania po swoich milusińskich i zgłaszają pomysły, jak rozwiązać ten problem. Ale czy rzeczywistość nie okazałaby się bardziej brutalna?